Izaty. Proszę bardzo, tylko chciałem powiedzieć, że tak, po pierwsze to kontynuując to, co mówił Konrad, to poprosimy zarząd o to pismo bądź jakieś ogłoszenie do czwartku do zespołu redakcyjnego, bo nie możemy ani o jeden dzień już w tym momencie przedłużyć, pozwolić sobie na przedłużenie gazetki. Także wszystkie inne materiały przyjmujemy do tego czwartku do zespołu redakcyjnego, mamy o 19:30 z tego co pamiętam. Natomiast kolejna i ostatnia w tym roku gazetka, ponieważ ten numer będzie numerem grudniowym, następny będzie numerem świąteczno-noworocznym i będzie zespół redakcyjny na początku grudnia, w okolicach 3 grudnia, więc tak wstępnie umawiamy się, że wszystkie artykuły na ten świąteczno-noworoczny do 3 grudnia. No, konieczność jakby nas do tego zmusiła, ponieważ ostatni numer był bardzo, bardzo przedłużony z wielu, wielu powodów i teraz musieliśmy podjąć takie, a nie inne kroki. Proszę bardzo. Ja chciałam ogłosić Komisję Edukacji 3 grudnia 17:30 przed Komisją Zdrowia. Proszę bardzo. 17:30. Bo potem jest jak tutaj muszę być tam 18 i Komisja Zdrowia, tak? Pan Lena ma głos. Tak, 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 bardzo. Chciałem tylko zapytać, czy ktoś na chwilę obecną, bo też nie chciał tego przedłużać, widzi potrzebę w okresie weekendu, tylko nie tak, bo mi się wydaje, tylko dlatego, że jest takie realne zagrożenie wysłać patrole piesze w tamtym rejonie. Także prosiłbym o informację dzisiaj w tym temacie, żeby można było... Dobrze, teraz panu podam poseł. Dobra. Czy ktoś chciał jeszcze pomożenia i komunikatę? Komisarz, proszę, poseł jest na minutę. Proszę Państwa, jest jeszcze jedna rzecz, bo nie wiem, czy wszyscy Państwo wiecie. Wpłynął również wniosek, projekt, to pewnie też będzie kontrowersyjny projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ograniczenia handlu w dni świąteczne, tak ogólnie rzecz biorąc, i w niedzielę. Każdy z radnych ma prawo się wypowiedzieć, jeżeli oczywiście wpłynie projekt uchwały do rady, będziemy to prognozować na następnej sesji. Każdy radny ma prawo wpisać do rady ten projekt uchwały konsultacyjny. Czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos? Nie widzę. To jeszcze jest zmiana, spotkanie trzeciego prawdopodobnie zarządu, tak? 18. Więc ja przekładam na czwartek w takim razie. Bo na barwu. Ja zapraszam na moją komisję 10. 17. 10? Tak, 10. To jest przed... Dziewiątego, tylko 10. No właśnie, bo tak sam się... Sesja. Dobra. Przed sesją? No, to może 17 czy 10. Dobrze. Czy ktoś jeszcze chciał ogłoszenia i komunikaty? Nie widzę wypowiedzi. Dziękuję wszystkim za przybycie i zamykam. Jak gdzieś tam miałem.